Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie zrobimy sobie test wydajności obydwu dysków w Asusie Transformer Book-T 100, czyli dysku MMC 64 GB, czyli takiego półprzewodnikowego, oraz dysku 500 GB, który jest w klawiaturze naszego Asusa Transformer Book-T 100. Do testu wykorzystamy dwa programy, HD Tune i AS SSD Benchmark. Nagrywam z kamerki, nie z programu nagrywającego ekran, ponieważ przy takim programie, który nagrywa ekran, testy się nie wykonują lub znacząco obniża to wydajność i mogłoby to zakłamywać. Tak więc najpierw zróbmy sobie test HD Tune'em. Jeżeli chodzi o ustawienia laptopa, mamy tutaj bez oszczędzania energii ustawienie zasilania, czyli tak jak widzicie, oszczędzanie energii jest wyłączone. Ustawienie jest na tryb zrównoważony, czyli taki, jaki dostajemy jako jedyny tak naprawdę w komplecie z Asusem Transformer Book T100. Nie mamy tam ustawień wysokich i tak dalej. Ustawmy sobie zrównoważony. Te tryby, które tu są Power Saving i tam bardziej wydajny, to jest za pomocą programu Power 4 Gear Hybrid. Macie możliwość zainstalować sobie ten programik i, że tak powiem, zwiększyć wydajność swojego procesora w laptopie, ale macie też osobny filmik o tym na kanale. Dobra, ustawiłem tryb zrównoważony. Teraz tak króciutko Wam jeszcze pokażę zarządzanie dyskami, żebyście zobaczyli, jak ułożone są partycje, znaczy a dokładnie dyski, zarządzanie dyskami. Czyli tu mamy dysk ten 64 GB, niektórzy z Was mogą mieć 32, zależy od wersji, jaką kupiliście. No i tutaj mamy dysk cały, ten 500 jako dysk dodatkowy. Ok, zróbmy sobie najpierw test tego ciach, czyli robimy teraz test wydajności dysku MMC w programie HD Tune. Tutaj zauważycie jedną rzecz, że dysk ten jako półprzewodnikowy jest bardzo wydajny i stabilny, czyli przez cały okres testu będziecie widzieć mniej więcej podobne wyniki, wykresy będą po prostu bardzo zbliżone, podczas gdy w teście dysku HDD odwrotna będzie sytuacja, znaczy odwrotna, na wskroś, czyli zacznie od około 100 MB na sekundę i będzie spadać do około 50. Tak więc to Wam da informację o tym, że początek dysku twardego jest znacznie lepszy transfer, a w dalszej części dysku, czyli im dalej od środka talerza, jest po prostu gorzej z czasem, że tak powiem, transferów. W dyskach MMC takiego problemu nie ma. Tu jeżeli zdarza się taka pojedyncza sytuacja, to nie jest to jakiś błąd, tylko to może wynikać z tego, że akurat system, jakiś antywirus czy coś w danej chwili, tu akurat nie ma antywirusa poza tego systemowego z Microsoftu, który jest ten Defender, po prostu może w danej chwili potrzebować, jako że jest to dysk systemowy, system na tym teraz stoi, co teraz testujemy, to takie pojedyncze sytuacje mogą mieć miejsce. Gdyby to był dysk tak jak ta pincetka wbudowana w klawiaturze, czyli taki kompletnie z boku i na nim by system nie stał, transfery byłyby pewnie jeszcze wyższe. Ale i tak jest bardzo, bardzo dobrze. Tak więc jak widzicie, nie ma potrzeby robić żadnych tutaj defragmentacji dysków przy dyskach półprzewodnikowych EMMC, HDD. To po prostu działa cały czas bardzo dobrze. Czy będziecie mieli ROG Windowsa czy 2, system Windows będzie się uruchamiał około 10-15 sekund maksimum. Do oczywiście miejsca, w którym musicie się zalogować. Gdy na dysku HDD po roku już możecie mieć tak, że z około 30-50 sekund czekacie na to, żeby w ogóle się dostać do tego miejsca. Przy okazji cały czas szum tego dysku, wyższe zużycie zasilania. Tak więc naprawdę inwestujcie w urządzenia typu laptopy albo komputer stacjonarny z dyskiem SSD. Najlepiej, gdyby to był tylko dysk SSD, a ewentualne dyski HDD używajcie tylko jako dyski dodatkowe, jako zapas, tam gdzie po prostu trzymacie jakieś, nie wiem, filmy, muzykę i tak dalej. Czyli jeżeli będziecie mieli dysk SSD, jako, czyli MMC, tak tutaj, jako systemowy, to ten drugi dysk będzie zwykle się po prostu wyłączał. Wyłączał się będzie, gdy nie będzie używany, bo będziecie używać SSD. Tak więc tu jest tak samo w tym laptopie właśnie, że gdy tylko nie używamy tego dysku, który jest w klawiaturze, on się po prostu wyłącza. Czyli jest kompletna cisza, tak jak teraz.
Czyli tak słyszycie, w ogóle nic nie słychać. Jako że Asus Transformer Book Testo ma pasywne chłodzenie, nie ma tu żadnego wentylatora, to już w ogóle jest kompletna cisza non-stop, jeżeli chodzi o to urządzenie. Jak dobrze wiecie, tutaj ekran się wyciąga z tego zaczepu przy klawiaturze, więc wszystko, całe najważniejsze elementy tego laptopka są właśnie w ekranie wbudowane. Dobra, tutaj mamy już wyniki wstępne. Dalej jest zablokowany test, więcej nie możemy wykonać. Średnio 67 MB na sekundę, jeżeli chodzi o dysk MMC. Jak widzicie, całkowicie stabilny dostęp do danych, czyli transfer jest stabilny, bardzo stabilny. A teraz zróbmy sobie test tego drugiego dysku. Pamiętajcie, tu 67 MB na sekundę, a otwórzmy sobie plik taki tekstowy, gdzie on tu jest, żeby zanotować sobie test ciach 67,3 MB. Czyli tak, HD. O, przepraszam, żeby tylko uruchomić, gdzie tam H tutaj. HD Tune. Ile to tam? 67,3 megabajta na sekundę. Ok, to jest ten EMMC 64 GB. Dobra, zróbmy sobie teraz drugi test tego drugiego dysku i zauważcie, że różnica tu będzie no spora. Zacznie od jakiejś tam wartości i z czasem będzie cały czas ten wynik spadał. No, słychać już szum tego dysku, jak pracuje. Zużycie energii nagle też wzrasta. Oczywiście bateria jest drenowana bardziej przez dysk HDD niż SSD, i to znacznie. I jak widzicie, popełniłem pewien błąd. Nawet teraz tego nie zauważyłem. Teraz test był. Nie zmieniłem jakimś cudem tutaj na te 500 GB. Sorry, wielkie. Jeszcze raz. No, teraz zmieniłem. Myślałem, że wcześniej zmieniłem poprawnie, ale niepoprawnie zmieniłem. Ok, teraz się dopiero testuje dysk HDD. I jak widzicie, dobrze wystartował. 107 MB na sekundę, czyli wyższy wynik niż dysk EMMC. Ale jak zauważycie, tutaj ten minimum i wykres będzie po prostu non-stop spadał im dalej od środka dysku. Po zakończeniu jeszcze tego testu zrobimy sobie AS SSD test. No i transfer cały czas spada. No, myślę, że nie będę czekał już dalej. Robiłem już taki test, więc wiem, jak to wygląda. Będzie tak spadał równo w dół i dojdzie aż do około 51 MB na sekundę. Tak więc musicie mi zaufać, że w ten sposób będzie przebiegał test do 50. Już kilkukrotnie robiłem takie testy, więc wiem. Więc żeby nie tracić czasu, ja tu zastopuję ten test i w tym momencie po prostu przeskoczmy już sobie do AS SSD. Tak będzie szybciej i ciekawiej. Ok, tak więc tutaj zanotujmy sobie, nawet ta średnia, to powiem Wam szczerze, to wyjdzie jakieś 80 MB na sekundę, ale jak sami widzicie, to już jest niewspółmierny wynik. Tak więc nawet nie będę tego notował. Ok, zejdźmy z tego programu. Uruchomimy sobie teraz AS SSD.
I szybki test dysku MMC. Pierwszy dysk to jest ten MMC. Ok, i startujemy. O, jest jakiś problem. Tak więc ten. Zamknijmy sobie, że tak powiem. Jeszcze raz uruchomimy. Może problem jest przeglądarka, jak sobie to zaraz ją wyłączymy. Teraz ruszył. Klik tekstowy nawet miał jakiś wpływ. I teraz testujemy dysk. Ten Hynixa, który jest wbudowany, czyli ten MMC cały. Zauważycie, że test tutaj wyjdzie bardzo szybko na tym dysku, a na HDD będzie się ciągnął jak makaron. Tutaj, jak widać, na próbce danych 1 GB jest test przeprowadzony, ale jakoś tak stopuje się. Nie wiem dlaczego. Wyłączę jeszcze przeglądarkę internetową. O, w ten sposób. I jeszcze raz. Ciachniemy sobie tutaj ten test. Pamiętajcie, że teraz robimy test na dysku systemowym, czyli tam, gdzie system pracuje i wszystko w tle, procesy po prostu działają, więc czasami takie programiki do testowania się po prostu wysypują jakimś błędem. Ok, zapis 38 MB, odczyt 140. Czyli test sekwencyjny, potem będzie na próbce 4000. Access time i na dole będzie wynik. Tutaj coś przy tym 4K teście coś się wysypuje, to znaczy nie ma żadnego wyniku, więc chyba opuścimy po prostu ten test. Ten test już też opuścimy, bo wyniki już mamy, więc przejdźmy po prostu dalej. O, tu się program wysypał. No niestety, możemy zrobić tylko ograniczoną wersję na dysku MMC, czyli tym systemowym. Zostawmy sobie to i access time. O, może w ten sposób. Tak, zostawmy sobie test. Ostatni raz robimy, żeby za dużo czasu nie zajmować, chociaż już za dużo go straciliśmy. A dla osób, które są zainteresowane testem tych dysków, żeby zobaczyć, jak działają, to jest to bardzo przydatna informacja, że tak powiem, z realnego źródła. Nie jest to świeżo postawiony system, tylko już działający. Sporo czasu. O, parę miesięcy. No i znowu wysypka. Ale mniej więcej te wyniki widzieliście. Przejdźmy sobie może teraz jeszcze do tego access time. Czyli czas dostępu, ale tu widzę, że też to jakoś idzie jak krew z nosa. No nie za bardzo. Spróbujmy. No nie zrobimy za dużo. Wybaczcie, możemy zrobić tylko ten sekwencyjny. Czyli tu mamy jakieś 40 MB na sekundę, a tam było 130. I zobaczmy sobie jeszcze teraz ten dysk. 500 GB. Tam było około 40 i 130. Tak więc zobaczmy, jak to będzie wyglądać na dysku twardym. O, według testu wychodzi, że jest szybszy w zapisie od dysku MMC. Teraz zobaczmy w odczycie. W odczycie jest dwukrotnie, niecałe dwukrotnie wolniejszy. Czyli w zapisie jest szybszy HDD,
a w odczycie wolniejszy. Dobra, tak więc nie będziemy przedłużać. Jak widać, dysk twardy HDD jest szybszy w zapisie, ale oczywiście żre baterie i tak dalej, a dysk MMC jest szybszy w odczycie. No i to tyle. No i jest bardzo oczywiście stabilny, tak więc dysk MMC świetnie się tu sprawdza jako dysk systemowy. To by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik wyjaśnia ewentualne kwestie jednego z użytkowników, który poprosił mnie o to, żeby właśnie takie testy wykonać i na ile się da, to zrobiłem to na tych dwóch programach. Ok, z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału na YouTubie, komentujcie, macie jakieś pytania, po prostu pytajcie. Cześć Wam.